Drodzy Państwo, za mną odkryte piwnice Pałacu Saskiego, ale to nie one dzisiaj będą głównym bohaterem, a pewien tunel, który zobaczycie dzisiaj jako pierwsi. Zapraszam ze mną. Pałac Saski w okresie dwudziestolecia międzywojennego służył jako siedziba Sztabu Generalnego, później Głównego Wojska Polskiego. Konieczne było dostosowanie gmachu, dlatego też w 1923 roku rozpoczęła się przebudowa pod kierunkiem Aleksandra Sygietyńskiego. Odnowiono wówczas elewację, ale przede wszystkim konieczna była rearanżacja wnętrz, aby dostosować je do funkcji biurowych. Ostatnie prace można datować na 1933 rok, co poświadczają daty wyryte w tajemniczym tunelu na poziomie piwnic budynku. Tunel, który za mną widzicie, nie był umieszczony na żadnych planach, nie był też opisany w żadnych wspomnieniach czy dziennikach, dlatego odkrycie go w 2006 roku było sporym zaskoczeniem dla archeologów. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Tunel został przebity pomiędzy skrzydłami pałacu przez piwnicę korpusu dawnej rezydencji Morsztyna. Ma on 40 metrów długości, a służył nie tylko do komunikacji, ale także miał funkcje techniczne. Przeprowadzono w nim kable i infrastrukturę, o czym świadczą pozostałości odsłon oraz haki wystające ze ściany. U wylotu tunelu po stronie północnej pod sklepieniem znajdują się wyryte symbole. Jeszcze w świeżym tynku nieznana osoba wyryła datę 1933 oraz wizerunek orła. Orzeł jest bez korony i z szeroko rozpostartymi skrzydłami, co należy wiązać ze znakiem Legionów Polskich. Bardzo Wam dziękuję za tę krótką wycieczkę. Możecie przyjść i podglądać piwnicę Pałacu Saskiego przez specjalne otwory w ogrodzeniu, a najbliższa okazja już w sobotę. Święto Ogrodu Saskiego zaczyna się o 10.00, od 18.00 warszawska potańcówka, a wszystko w klimacie dwudziestolecia międzywojennego. Zapraszam serdecznie.